Witam wszystkich w 42. części Let's Play Rizel. Ostatnio weszliśmy wreszcie do tego wulkanu, tak? I natknęliśmy się na spory opór z jaszczurów. Jaszczuroczłeki, tak one się nazywają. Ja w międzyczasie zabiłem tutaj tego szamana i strażnika. I teraz sobie tam przejdziemy. A i oczywiście sprawdziłem sobie w lecie, czy to już koniec. Nie, jeszcze jest czwarty rozdział. Cholera, gdzie jest to? Jest lewitacja. Jest jeszcze czwarty rozdział i to dobrze. No i przy okazji zobaczyłem tego questa, co teraz robimy z tym otwieraniem wrót. Się okazało, że tam, gdzie byliśmy wcześniej, po tej prawej stronie, tam też trzeba coś zrobić. To jest bardzo ciekawe. O, zapomniałem, nie spojrzałem, co tam było, ale dobra. Pytanie, czy tutaj będą jakieś pułapki, to mnie... O kurwa! Nie było pytania. Pułapki są. Mogłem się to spodziewać. Wiedziałem, że ta kratka jest podejrzana. Myślałem, że ona się zapadnie i spadniemy gdzieś, a to kurde jakiś ogień. I dupa. Spaliła nas nasza szłyczka. Dobra, a teraz trzeba będzie po bokach chodzić. I to ostrożnie, kurwa. No, robi się zajebiście trudno. Ale i przy okazji bardzo ciekawie. Ale dobra. Tak? No, super. Tylko jakby... Nie kumam tego jeszcze raz. Nie bardzo wiem, jak ja mam tędy przejść, co? No, zajebiście. To teraz mnie zaskoczyliście w 100%. No kawał, Jezu, to dzisiaj będziemy cały odcinek wczytywać grę. Bo chyba będę ginął co 5 minut. Co 5 minut, co minutę. Dobra. A może w coś się przemielić? Na przykład... takiego ślimaczka, co? I co wylato? Oczywiście tam jest jakiś cholerny strażnik. A tutaj jest podejrzane, pewnie to się zaraz zapadnie. A wiedziałem. Dobra, tu trzeba będzie lewitacji użyć. Ale mam pomysł dla tego jaszczurka, jakby go tutaj przyzwabić i by się wpieprzył na te kolce, to by było dosyć ciekawe. Bo mam nadzieję, że to nie jest szamal, bo jak zaczynam puszczać te firebole, to po trzech padamy. Po trzech lat chyba nie wiem, czy po dwóch chyba lat padniemy. Zajebiście mocne są. Ale come on. No. Już nie chcę być tym. Cały pieprzonym zwierzaczkiem. Nie chcę być już nim, fuck. Jak się zwracało do normalnej postaci? No proszę, powiedzcie. Kolejny raz wczytuję, no i ile można. Picie wody z beczki leczy twoje rany, to już wiemy. I to jest obrazek z klasztoru. Tak, to jest ten plac. To jest jakaś pieprzona dżungla, a tam z tyłu jest jakiś domek. Nie bardzo wiem, gdzie to jest. Nie chcę już, nie chcę być tym. No, mamy problem, mamy... zajebiście poważny problem. Ej, już nic nie mogę zrobić. Co, teraz będę musiał czekać, aż mi to wszystko... No, kawal! Kurwa, zawsze nie trafia w te pazury. W te pazury zawsze trafia. Zastanawiam się, czy można przejść między tymi, ale cholera wie, pewnie to jest oskryptowane. I raczej będzie ciężko, ale nie mam nic lepszego do roboty. Się będę teraz pieprzył. Czemu się nie przemieniać w tego spieprzonego ślimaka? Kurwa. Teraz żałuję tego. Zajebiście. Głęboka woda jest śmiertelnie niebezpieczna. To już poznaliśmy w pierwszych odcinkach.
O! No bez jaj. Praktycznie idealnie wszedłem. O, come on. No, jesteśmy w porcie. Sorry. W swoim dzienniku znajdziesz listę wszystkich poznanych trailerów i kupców. Super, to teraz co, pójdziemy na zakupy, czy do trailera coś poćwiczyć? No kawal! Ja pierdolę, no. Nie, kurwa. Pieprze to nie, bo tu będę teraz. Jeszcze raz to robimy. No kurwa. 5 minut i jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. No szlak mnie trafi. Ja pierdolę, no ile można się z tym pieprzyć? O kurwa, pułapek mi brakowało. Zajebioza jeszcze. Tam dojebcie jakieś, nie wiem. Kurwa, dziury dwumetrowe, żeby nie mógł wyleźć. No zajebiście, dobra, dawaj, dawaj. Dawaj, Gierko. Kawal. O, jeszcze jesteśmy tutaj. Super. Jakby tego było mało. A ciekawe, czy mogłem wyłączyć tego ślimaka. Pewnie mogłem. No, rozumiem, że on jest za gruby, tak? I kurwa zawadza. No bez jaj, przecież tam się spokojnie może zmieścić, kurwa. O, shit. O, kamalo, proszę, ja ciebie, dawaj. Nie, no, raczej tego górą nie przejdziemy, bo te płomienie są zajebiście wysokie. Zostaje chyba tylko ten ślimaczek. Chociaż... Może tutaj jest jakaś dźwignia albo inne gówno, co? Nie ma tu nic, na pewno? No, patrzcie, co za cholerstwo. Zimocznie logiczne. Dobra, zostaje nam tylko ten cholerny ślimak. Jest, i zapieprzaj tam. No, kawal! Przecież nie zawadził ogień, kurwa! Ale skrypty mają tu przejebale. To na pewno musi być to skryptowane. Eba. Chyba tak, i ten płomień jest pewnie na jakimś kwadracie wyznaczonym. I praktycznie od ściany do ściany, tylko jak ja mam to kurwa przejść, no? Proszę ciebie. A to jest dopiero pierwsza pułapka, tam jeszcze dwie są co najmniej. O. Dobra. Okej. Okay. To mi się wydawało, że chodzi o jakiś cwaniaczek. Nie, na pewno? A, wygląda na kruche. Czyżby tutaj można było użyć kilofa? No nie. A ja się pchałem tam dalej. O proszę, jak pięknie. Nareszcie coś się zaczyna dziać. No kurwa! Nienawidzę tych skurwieli jebalych. Co za kurwy mędy, zawsze zaspamują ich chuj. O kurwa. Jaszczurki jebale kutwy. O kamal, wczytuj, wczytuj. Oj. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, chodź tu. Broń się. Broń się. Dobra. Huh?
Dobra, broń się, broń. Teraz, kurwa, dobra. O Jezu, jakie oni są wkurzający, dźwignia. Ciekawe co mi da ta dźwignia. Zaraz zresztą zobaczymy. O proszę, to jest takie przejście. A! Zajebiście. Tu wartownik jest jeszcze lepiej. No, i tam jeszcze jakiś drugi biegnie, tak? Super! Super, to nie mamy już szans z nimi. Dobra, jedyna opcja, spieprzamy stąd. Oj. Dobra, dobra, wyciągaj. Aj, zajebioza. Nie. Szczerze mówiąc, nie mamy żadnych szans. Nasze szanse są zerowe. Z dwoma wartownikami zesrać się i chuj. Ja pierdolę, zawsze jakieś problemy muszą być. O, kawał, ale dzisiaj będzie coś, mi się wydaje, że ludny odcinek. Tylko to wczytywanie, wczytywanie, a tu jeszcze Rizel oczywiście musi dopierdalać z tym wczytywaniem. Naprawdę szybko. Powiem wam, że chyba bym się z chęcią znowu w tego ślimaczka zamienił. Ciekawe, czy się skaplał? Kurwa, tu aż dwa są. No nie, no to jest niesprawiedliwe. Oj. Biegli, biegli. A, ja wiem, że to było bardzo chujowe. Ale nic nie wpadłem na lepszego. Tak, jeszcze się rozchodźcie, jeszcze się rozchodźcie. Kutafoly. No, zajebiście, nie no. Kurwa. Ile można się męczyć w tej pieprzonej dziurze? Proszę, kurwa, mać. Już mi się nie podoba. Już odechciało mi się, kurwa. Jeszcze to wczytywanie to mnie tak dobija, że zaraz chuj mnie strzeli. Proszę, no, ślimak, ślimak, kurwa, ten cały. Łodzik, przepraszam. Też mi, kurwa, nazwa zajebista. Mamy w ogóle coś, co może nam pomóc? Przywołanie szkieletów. Dobra, szkielet, bierz ich. No. A. A. Kurwa, jeszcze jakbym trafiał. Dobra. O, ej, szkielet, co jest z tobą? No kurwa mać! Szkielet! No bierz tego skurwiela! No zajebioza! Zajebioza! Szkielet! No no no! Kurwa, możesz się nie odwracać? Oj, nie szarżuj. Dobra, nareszcie. Jezu, co za uparte bydlaki. O, kawal. O, stare po pierwsze, ciekawe. Bardzo ciekawe. Ołtarz. Zakładam, że to tutaj musimy postawić, tak? A czy my mamy jeszcze jakieś popiersie? No nie wydaje mi się.
raczej nie mamy. Skąd miałbym mieć drugie? Nie. Kto po cholerę by tu przyszliśmy? Jak on ma Fred? Co kurwa, nie wiedziałem, że tu szkielety mogą się nazywać. Nie, no świetnie. Ta, jaszczurzy miecz. Zastanawiam się tylko jedno. Po cholerę my tu przyszliśmy. Skoro i tak nie mamy tego pieprzonego czegoś złotego, coś tam, co tam było. Dobra, już nie marudź. Zakładam, Fred, że ty tam może lepiej zaczekaj, co? Zakładam, że nie zaczekałeś. Dobra. Nie ma tego, nie mam to pieprzonego popiersia. Czy tam czegoś i chuj. I musimy udać się w lewą stronę. Musimy się wrócić. Tak jest. No to zajebiście. No to zastanawiam się, gdzie jest ta druga część. Czyżby była po tamtej stronie? To jest bardzo możliwe. Inkwizytor nie? Nie, nie możemy. Oj, zajebiście, tylko ślimaki nam się kończą. To jest pewien problem, bo jeden musi nam zostać. Bo musimy się udać tutaj. Wyczytałem sobie, przeczytałem o tym trochę queście. I że tutaj jest niby jakaś dziura w ścianie, która da się normalnie przejść. I czyżby to była ta dziura? To by było bardzo fajne. A patrzcie, proszę, proszę. To jest ta dziura, no to super. Gdzie nas to doprowadzi? Ciekaw jestem bardzo. Dobra, chyba już tutaj możemy zaryzykować normalną postać. Tylko coś mi się wydaje, że... Aha! No właśnie, o to mi chodziło, że tutaj nie jedzie zbyt bezpiecznie. Zwłaszcza, że są dwa. Dobra. Spieprzamy. Ej, no... Po prostu wejdź tam! Wejdź tam, kurwa! Wejdź tam! Dobra. O, shit. Bo to jesteśmy teraz w dupiu. Dobra. O. Dobra. Jest zajebiście. Gdzie jest ten drugi szmatławiec? Boże, gule, jakie ich nie cierpię. Dobra, łyksli sobie. Tutaj, czy tutaj są jakieś... O! Ile można? A tutaj skubaniec przeszedł. Kurde. Dobra. O, tutaj nic nie ma po tej stronie. Tutaj czy to coś robi? A, patrzcie. Chyba tak. Tylko pytanie co? A, kolejny ghoul. Zajebiście. Mam nadzieję, że jeden. Dobra. Oj, te twoje czary są wkurzające. O, zajebiście. Kolejny poziom, świetnie. Tylko cholera wie. Cholera wie, po co my tu jesteśmy tak naprawdę, co? Jedno pytanie. Co my tutaj robimy? Bo nie za bardzo wiem. Pociągnęliśmy za jakiegoś
za jakieś kółko i jesteśmy tutaj. I kompletnie nie mam pojęcia, co my mamy tutaj zrobić. I to jest bardzo frustrujące, bo wkurwiają mnie te podziemia na maksa. Pokaż pochodnie, może zapalimy sobie. Coś tu powinniśmy znaleźć. Mi się przynajmniej wydaje. Ale czy coś tu jest? Oczywiście, że tu coś jest. Jesteśmy na górze! Byliśmy na górze! Kurwa! Dobra, jeszcze raz. Jesteśmy na górze. Cholera wie. To jest jakiś labirynt. Są jakieś uchwyty. I to zostawiamy na następny odcinek. Tak, to zostawiamy. No powiem wam, że łatwo się tutaj zgubić. Zresztą widzieliście na początku, jak cholernie mi szło. Mam nadzieję, że już teraz będzie szło gładko. A tymczasem ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!